Nie? No równie czarne jak Cieszyn. Równie czarne jak Cieszyn. Dlaczego pod Merkurym? Bo właściwie tutaj wszystko się zaczęło. Tu się wszystko zaczęło. Tutaj poznałam Anię Glanowską, właścicielkę Merkurego, która najpierw powiedziała mi: Kasia, jeśli nie możesz zrobić sztuki, do której ciężki jest dostęp praw autorskich, to napisz swoją. Będąc na macierzyńskim, a propos depresji porodowej, o której wspominaliśmy, ale jeszcze przy wyłączonych kamerach, ponieważ tworzymy spektakle dla widzów dorosłych, to wystawiamy je właśnie w restauracjach, w kawiarniach, w klubach. Mamy też możliwość właśnie... To było zaczątkiem tego wszystkiego, że możemy grać u kogoś w domu. To jest coś niesamowitego, że ludzie siedzą właściwie w bardzo bliskiej odległości. Nie ma tej czwartej ściany, nie ma się jak zasłonić suflerem, nie ma sufler jak podpowiedzieć, nie ma kurtyny. Oczywiście, nie ma kurtyny, nie ma tego dzwonku, a teraz już zaczynamy, a teraz będzie przerwa, proszę sobie wyjść, przyjść. Tu wszystko mam wrażenie, że się dzieje bardzo spontanicznie, bardzo naturalnie i bez tego, bez takiego niepotrzebnego patosu. Każda rzecz, którą się to robiło, to była albo bardzo bolesna, albo okrzyknięta fanfarami. Jakieś takie strasznie duże huśtawki. A możemy jakąś rzecz bardzo bolesną albo okrzykniętą fanfarami, czy nie idziemy w takie ekstremalne? Znaczy myślę, że taką bardzo bolesną rzeczą, i to chyba pierwszy raz powiem publicznie, bo zawsze to było, chociaż już dorastam do tego, żeby jakby mówić o tym.